Seria Los Lajes, przygody w scenie Tornado. Odcinek specjalny z okazji walentynek. Rodzina jest najważniejsza. Dzisiaj, w dzień walentynek, odbył się międzynarodowy wyścig konny, w którym startowali Starlight, najlepszy koń wyścigowy w scenie Tornado, Sekretariat, najszybszy koń i Rafian, najszybsza klacz. Rozpoczął się wyścig. 3, 2, 1. Start! Sekretariat wychodzi na prowadzenie. Wyprzedził swoich rywali o 15 długości. Za niej pierwsze okrążenie. Sekretariat daje prowadzi. Sekretariat dalej prowadzi. Brawa dla sekretariata, który wyprzedza swoich rywali. Trzecie okrążenie. Chwila. Starlight i sekretariat lecą łeb w łeb. Ale sekretariat go wyprzedza. Na torze zjawia się Tina. Bardzo obolała. O nie. Ech, chyba się zaczyna. O nie, trwa wyścig. I co teraz? A wyścig trwa dalej. Nagle sekretariat zauważa swoją partnerkę na torze. Tino, co ty tu robisz? Niebezpieczne. Chyba się zaczyna poród. Poród? Jak to? Sekretariat stał w miejscu. Nie wierzył własnym uszom. Co? Nie wiedział, co ma robić. Jego rywale postanowili korzystać z okazję. Dalej! Ten, kto wygra, jest najlepszym koniem na świecie! Proszę Państwa! Starlight wygrywa międzynarodowy wyścig! Brawa! Sekretariat, co z tobą? Mamy trzecie miejsce! Co się stało? O co ci chodzi? Tino! Ale ona chodziła, bolała. Pani Emo! Muszę chyba rozebrać Muszę rozebrać sekretariat. Zobacz, co się dzieje z Tiną. Ona chyba zaczyna rodzić. Gdzie taka bolała? Lepiej zawieszmy ją na łąkę. Nie! Oni muszą sami pójść. Poczekaj. Coś mi się zdaje, sekretariat, że twoja żona jest ważniejsza niż wygrana. Och, kochanie, nie mogę uwierzyć, że poświęciłeś się dla mnie. Nie wygrałeś wyścigu, trzecie miejsce. Wygrana nie jest ważna. Ważne jest to, aby nasze dziecko było po prostu wspaniałe.
Och, kocham cię. Ciebie też. Au! Chodźmy już. Leż spokojnie. Wszystko będzie dobrze, zobaczysz. Sekretariat. Spokojnie, jestem tu. Boję się. Nie musisz się bać. Ale dlaczego to zrobiłeś? Jak ciebie zobaczyłem, to mnie olśniło. Kiedyś, dopóki ciebie nie poznałem, zawsze chciałem wygrywać. Zawsze chciałem być najlepszy. Ale jak ciebie poznałem i się zakochałem, to... To w końcu, to dzisiaj w końcu zrozumiałem, że jednak rodzina jest najważniejsza. Rodzina jest... Szczęście w rodzinie jest ważniejsze niż wygrana. O. O. Chciałeś synka, to masz synka. Jak go nazwiemy? Już od początku wiedziałem, jak go nazwiemy. Sibisku. O. Nie. Nie. Patrz, jak szybko stał. Zupełnie tak samo jak ja. O, zobacz. Masz wspaniałego synka. Oby wyrósł na wspaniałego, no tak wspaniałego konia wyścigowego, tak jak ja. Masz rację. I spójrz, jaki on jest do ciebie podobny. Wesołych walentynek, kochana. Wesołych walentynek, mój sportowcu. Chodź tu, moja piękna. Kocham cię. Ja ciebie też kocham. Chodź tu, ciebie też kocham. Wesołych walentynek. Wesołych walentynek. Koniec. Jeszcze tak na koniec chciałabym złożyć wam razem z Leonem życzenia na walentynki. Ale to będą nie tylko życzenia walentynki, lecz takie ogólne. Walentynki życzę wam, żebyście spędzili miło czas, na przykład ze swoją połówką, albo ze swoimi przyjaciółmi. Albo samotnie, jeżeli wolicie. I życzę wam też szczęścia w życiu, radości, miłości. Przesyłam wam milion uścisków i buziaków. Do zobaczenia. Juliet, Leon też was kocha. Leonek. To na tyle. Do zobaczenia. To znaczy miau miau.